Witajcie. I hashtag na dzisiaj to jest supermoc dziewczyn. I rozumiem, że Karina zaczyna. Tak mnie tutaj wyciągacie, że mam zacząć, to proszę bardzo. A mam dzisiaj propozycję i od takiej propozycji zacznę. Jest to książka dla super małych dziewczyn, a więc takie, które się dopiero uczą tego, jak być super dziewczyną i mają oczywiście bardzo dużo wzorów, bo mam moje dwie ulubione książki i z dzieciństwa i takie, które polecam, ale tej samej autorki. A więc jedna to oczywiście Astrid Lindgren, Lotta. Tu akurat jest Lotta, a tu mam Lottę, przepraszam, z ulicy Awanturników, co też już dużo mówi o tym, o jakich dziewczynkach będziemy mówić. A druga to oczywiście Madika z Czerwcowego Wzgórza, którą poznałam trochę później, nie od razu. Natomiast Lotta mnie zachwyca, uwielbiam to czytać dzieciom. Lotta ma w ogóle 5 lat, więc jeżeli będziecie ją czytać właśnie tego typu dziewczynom, to się dużo ciekawych rzeczy dowiecie. A charakterek Lotta ma przedni, gdyż jeżeli obrazi się na mamę, to jest w stanie również wyprowadzić się z tego domu i uważa, że oczywiście wszyscy inni są winni i wszyscy inni muszą jakieś tam podejmować kroki, żeby ją absolutnie przepraszać. Ale Lotta jest też taką osobą, która umie podejmować różnego rodzaju refleksje, a więc oczywiście po jakimś czasie zastanawia się, że jednak oczywiście oni będą żałować, że jej nie ma i w ogóle będą cierpieć przez to, że ona została po prostu gdzieś tam poza domem, ale ostatecznie jest w stanie wrócić i przytulić się do mamy i wszystko oczywiście kończy się dobrze i szczęśliwie. I tu jest cała Astrid Lindgren, którą wszyscy bardzo lubimy i oczywiście dzieci z Bullerbyn są bardzo znane. Tu akurat też z takiej serii Cała Polska czyta dzieciom, jeszcze połączone z Emilem, to tak a propos, że istnieją też oczywiście wzorce takie właśnie dla dzieci i dla chłopaków i dla dziewczyn i możemy to w ten sposób czytać. A drugą książką to jest Madika. Madika jest starszą siostrą, gdzieś tam ma około 7 lat, ma młodszą siostrę i razem z nią wymyśla bardzo ciekawe zabawy, między innymi moja ulubiona zabawa, zresztą ona jest gdzieś tutaj też fajnie opisana, bo oczywiście skończyła się, jak można przypuszczać, ciekawie. Stwierdziła Madika, że skoro już są tam nad wodą i pomagały w praniu, czy tam się po prostu bawiły, bo oczywiście w krajobrazach Astrid Lindgren zawsze musi być piękna przyroda, no to stwierdziła, że będzie się bawiła w Mojżesza, który właśnie zaginął pośród sitowia i oczywiście, że wsadziła do odpowiedniego koszyka swoją siostrę. Więc naprawdę oczywiście inspiracja przednia, a sam humor tej książki i to wszystko, co tu jest, absolutnie jest boskie. Madika, wiesz co? Pyta, to oczywiście siostra. Całe majtki mam w wodzie. Ech, zaraz wyschną, odpowiada Madika. Wyschną, jak cię uratuję. To ratuj mnie szybko, mówi Elizabeth i Madika jej to przyrzeka. No i to mniej więcej w ten sposób wygląda, więc zabawy, i oczywiście to nie jest jedyny pomysł. To, co mi się podoba i jeżeli Astrid Lindgren w Dzieciach z Bullerbyn stworzyła całą grupę dzieci, które świetnie się bawią, tutaj bardzo mocno postawiła na właśnie te postaci przyszłych buntowniczek, przyszłych odkrywczyń, przyszłych dziewczyn, które po prostu zmieniają świat. I tym młodszym jak najbardziej możemy to czytać. Myślę, że to jest przedszkole, ale też początek edukacji wczesnoszkolnej. Czytałam to też starszym dzieciom na koloniach i muszę powiedzieć, że bardzo im się to podobało i w ogóle nie przeszkadzało dziesięciolatkom, że to jest o pięciolatce, co się bardzo rzadko zdarza, bo na ogół jest na odwrót. To tyle. Zaczynam od Jeśli tego. Czytałaś to właśnie w taki sposób, jak o tym opowiadasz, to ja myślę, żeby się każdemu w każdym wieku podobało. Mnie się już teraz podoba. Więc jakby co, myślę, że dobrym pomysłem jest kiedyś umówić się na czytanie na głos. Jestem za. W ogóle uwielbiam dziewczynki u Astrid Lindgren, no bo właśnie tak jak mówisz, Karino, one mają charakterek, poczynając od Pipi, moją ukochaną w ogóle kochaną książką tej autorki jest Ronia, córka zbójnika i to też jest taki, no taki charakter po prostu niewiarygodny. Krótka dyktoryjka, jak byłam w trzeciej klasie szkoły podstawowej z mamą wymyśliłyśmy, że się przebiorę na bal przebierańców. Wiecie, wśród tych wszystkich księżniczek byłam ja i moje podbite oko, zrobione zielonym cieniem do powiek mamy. I nikt nie był w stanie rozpoznać, kim jestem, ponieważ nie był to może do końca czas na czytanie Astrid Lindgren wśród wszystkich moich rówieśniczek, co było bardzo smutne, ale... Nie wygrałaś konkursu? Nie, no, na szczęście konkursu nie było, ale zdjęcie klasowe mam do tej pory takie. Kocham absolutnie Ronię. To najbardziej zaskoczy, nie? To byłby fajny.
Te książki są też świetne, bo one z takim dystansem do rodziców podchodzą. Ja tak, uwielbiałam to, że one się tak troszeczkę z tych rodziców nabija. Tak, ale są się tym bardzo ciepłe. Tak, z sympatią, ale tak pokazuje, że możemy się tam zobaczyć takim lekko skrzywionym zwierciadle. Jest to też urocze. Urocze, to prawda. Zdecydowanie. Ja to teraz. Krysiu, ty tak. Włączyłaś się, to może teraz opowiedz o swojej książce. Dobrze, ja przyniosłam książkę, nie mogłam się powstrzymać, którą trzymałam na następny raz, ale uznałam, że tym razem będzie bardziej adekwatna do naszego dzisiejszego spotkania mimo wszystko. Jest to książka Służące, tym razem pozycja zupełnie dorosła. Mnóstwo ludzi może kojarzyć ekranizację znowu, tak jak poprzednim razem, tak jakoś się przypadkiem złożyło, ale mi się udało dotrzeć do tej książki. Uważam, że jest bardzo, bardzo ciekawa. I cóż mogę powiedzieć? No to jest właśnie zbiór walecznych kobiet, które w ciężkim świecie walczą o siebie, ponieważ jest to historia służących, czarnoskórych służących, które głównie zajmują się opieką nad dziećmi, prowadzeniem domu amerykańskich pań na przełomie lat 60. i 70. Oczywiście jest to jeszcze czas segregacji rasowej i jednym z głównych elementów takiego sporu jest kwestia tego, gdzie one mają swoje potrzeby fizjologiczne załatwiać, no bo przecież nie w domu białych ludzi. Piękne jest to, że one są niezwykle właśnie wrażliwe, dobre, bardzo kochają te dzieci, którymi się opiekują, ale przy tym potrafią powiedzieć stop w momencie, kiedy ktoś próbuje jakoś tam na nie naciskać. No i właśnie to jest to, że one walczą o te swoje prawa, może nawet bardziej niż mężczyźni, którzy je otaczają. Przy okazji jest też postać białoskórej dziennikarki, która jakoś tam staje po ich stronie i to też jest takie miłe, ten akcent właśnie takiej przyjaźni pomiędzy rasowej, gdzie te kobiety po prostu się wspierają. A ja tak sobie myślę, że jedną z rzeczy, których no chyba cały czas nam trochę brakuje, to właśnie wspólny front, a nie takie podcinanie sobie wzajemnie skrzydeł, nie? Także ja tą książkę bardzo polecam. Film też polecam, bo uważam, że jest to jedna w ogóle z lepszych ekranizacji, jakie ja w życiu oglądałam. Także warto posięgnąć po jedno i po drugie. No i to też jest taka jaskółeczka. To znaczy, to jest książka, która trochę daje nadzieję na to, że świat może być lepszy, jeżeli są ludzie, którym się chce. Także to tak z dzisiejszym tematem też może troszkę tak jest. Pokrzepiające. To ja może mam książkę, mogę? Jasne. Mam taką książkę, to się nazywa Factfulness. To jest o świecie, który jest lepszy niż nam się wydaje. I dzisiaj nagrywamy naszą kolację z książką w dniu, w którym rozpoczęła się wojna na Ukrainie. A w tej książce na przykład bardzo jasno jest pokazane, jak koszmarną rzeczą wojna jest dla cywilizacji w ogóle, dla ludzi, dla poziomu życia i tego, jak sobie radzimy. Oprócz tego, że czujemy, jaka wojna jest straszna. I ta książka zasadniczo genialnie uczy myślenia racjonalnego, myślenia krytycznego, poddawania jakby analizy, czy to, co nam jest przedstawiane, jest do końca prawdą. Myślę, że właśnie w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy karmieni jakąś propagandą, jest to super istotne, żebyśmy ćwiczyli się w analizie i w rozumieniu tego, czy w każdym razie w podejmowaniu prób, żeby sobie zobaczyć, czy jeżeli ktoś nam mówi, że tam jest taki niesamowity przykład,
on zaczyna rozdział od tego, że 4 miliony dzieci w którymś tam roku na świecie zmarło. No i on mówi, to jest straszna liczba, a z drugiej strony jest to najmniej dzieci, które zmarło w całej historii tego, jak to liczymy. Więc ta liczba jest jednocześnie straszna i media zasadniczo podadzą nam ją jako straszną liczbę, a on mówi, no a jak się temu głębiej przyjrzeć, to jest to liczba, która pokazuje, że świat robi progres. I tam jest masę takich ciekawych danych. Ta książka jest też cudowna ze względu na to, że nie jest... on jakby idzie za cyframi i nie jest osobą, która będzie na przykład, myślę, że nie jest osobą wierzącą, a jednocześnie powołuje się na siostry zakonne, z którymi jako lekarz pracował. Kocha feministki, ale pokazuje, że trzeba też mówić, tam pokazuje, że część feministek, z którymi on się zetknął, nie wiedziała o tym, jaka jest prawdziwa sytuacja kobiet na świecie, bo nie sięgała po statystyki, czyli jakby tak przebija pewne baloniki. Nie jest tak, że można powiedzieć o nim, że on jakąś ma tezę, tylko naprawdę próbuje pokazywać różne rzeczy, które wychodzą z cyfr. Cytuję też sytuację, w której był namawiany do tego, żeby podkręcać cyfry, żeby coś, jacyś aktywiści chcieli, żeby ten czy w tamtą stronę bardziej pokazać groźne zjawiska, no i on jakby się temu opiera i mówi, no musimy jednak pokazywać sobie prawdę. Bardzo, bardzo gorąco polecam. O! Ja się pod tym podpisuję, bo wiesz, że ta książka też mi się podobała, ale też w obecnej sytuacji krytyczne myślenie to jest w ogóle kluczowe. To, o czym mówisz, czyli przekuwanie baniek informacyjnych i w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy wszyscy na wysokich emocjach i bardzo często bywa tak, że trafiamy na komunikaty, na informacje w sieci, które odpowiadają naszemu sposobowi widzenia świata, nie? I to krytyczne myślenie zupełnie przez przypadek nam się wyłącza, ale dlatego, że to jest emocjonujące i to nas przejmuje dogłębnie, nie? Ale krytyczne myślenie, sprawdzanie faktów, sprawdzanie w różnych źródłach, w ogóle to nie tylko w tej sytuacji, ale generalnie w życiu jest niesamowicie istotne. I to też jest ogromna supermoc, nie? Krytycznie i też takie rozpoznawanie fałszywych informacji, bo to jest nie tylko wiedza, ale też takie właśnie powstrzymanie się czasem od działania. Karino, przepraszam, proszę cię bardzo. Nie, to tak, właśnie po tej Elzie mamy wszyscy taką moc, nie? Słuchaj, chciałam się zapytać, czy to jest taka książka, w której on właśnie omawia różne przypadki? Jak to jest skonstruowane? Ciekawi mnie to jest gruba książka, czyli czy i w tych typach tego krytycznego myślenia, czy bardziej raczej rozbija te, jak ona jest skonstruowana? Co? Wiesz co, on pokazuje, najpierw pokazuje, że mało wiemy o świecie, bo na początku tej książki jest test, jego wypełni. Tak. No i potem jakby, tak, straszne. Przez całą książkę potem się przewija opowieść o tym, jak on ten test dawał do wypełniania bardzo, bardzo wielu ludziom, którzy zajmowali bardzo wysokie stanowiska na świecie i bardzo wielu z nich odpowiadało bardzo błędnie na te pytania. To są takie pytania, jaki procent dzieci na świecie się szczepi, tak? To znaczy zostają szczepione, albo jaki procent na przykład dziewczynek ma dostęp do edukacji, albo no tego typu rzeczy, tak? Czy nie jakieś podchwytliwe, tylko fakty. Nie, no to są takie pytania, wiesz, no nie wiem, czy są podchwytliwe, to jest taka wiedza jakby na temat tego, w jakim kierunku świat zmierza. No i okazuje się, że te dane, jakby odpowiedzi na te pytania są zasadniczo dużo bardziej optymistyczne, niż nam się wydaje. I on potem rozbiera jakby na części pierwsze, dlaczego nam się wydaje, że jest gorzej. Pokazuje pewne mechanizmy psychologiczne, które jakby mamy zakodowane głęboko w mózgach, czyli no na przykład, że na emocjach pod wpływem strachu jakby w ogóle przestajemy myśleć, tak? I to jest, ja się śmieję, ale to właściwie jest straszne, prawda? Czyli że jeżeli ktoś nam włączy nasz strach, no to w ogóle my przestajemy krytycznie oceniać to, co słyszymy i jakby reagujemy w inny sposób. Tam powiedzmy emocjonalno jakoś.
no, pokazuje mechanizmy, jak szukać faktów, tak? Czyli zbuduj sobie punkty odniesienia. Jak ktoś ci mówi o jakiejś cyfrze, to się dopytuj, a jak ta cyfra wyglądała rok temu? Albo a jak ta cyfra wygląda w innych miejscach na świecie, tak? Tam jest jeden rozdział, który się nazywa jak nie zauważyliśmy 40 milionów samolotów, czyli doniesienia prasowe mówiące o tym, że jakiś jeden samolot spadł, w których nie ma informacji, że w tym samym roku 40 milionów samolotów przeleciało i nic się nie stało, tak? Czyli żeby szukać kontekstów, no mechanizmy, jakimi my działamy i jak sobie z tym poradzić, tak? I on na takiej konstrukcji oczywiście przeplata masę różnych przykładów, bardziej lub mniej, no czasem to są takie dosyć mocne przykłady, gdzie wiesz, gdzie to ma wpływ po prostu na jakieś życie ludzkie, że jesteśmy niedoinformowani, więc ważna książka. To ja dodam jeszcze, że tak wspomniałaś o teście na samym początku, ale jest strona internetowa właśnie tworzona na podstawie tych danych i tam właśnie takie testy na różne tematy się pojawiają. Wprawdzie jest po angielsku, ale wszyscy wiemy o tym, że w Chromie można sobie włączyć tłumaczenie, żeby sobie poradzić, jeżeli ktoś nawet nie zna, ale tam jest dużo fajnych wizualizacji, więc nawet jeżeli coś nie do końca zrozumiemy, warto sobie wejść od czasu do czasu i takie testy dla siebie zrobić. No, żeby właśnie znowu zachowywać czujność, bo niestety jest bardzo wiele osób takich, powiedziałabym, czarnych charakterów w internecie, którzy doskonale znają te mechanizmy. I powiedzmy sobie szczerze, to naszą bronią będzie to, żeby się nauczyć rozpoznawać, kto nami manipuluje i w jaki perfidny sposób. No i właśnie to, o czym mówiłaś, Maryniu, czytanie w kontekstach, poszukiwanie kontekstów. To właśnie ta strona też fajnie o tym uczy, czyli książka plus do tego strona. I tak w jakże subtelny sposób przeszłam do mojej książki, pozwólcie, że się wetnę, ponieważ też miałam duży problem z wyborem książki i też mam całą paczkę przygotowaną za plecami, jeżeli trzeba by było jeszcze do czegoś sięgnąć, ale chciałabym sięgnąć do ciekawego projektu i też tak sobie myślę, że trochę optymistycznego. Jest to projekt przygotowany przez NASA. Składa się z komiksu Pierwsza kobieta i jest to pierwsza z cyklu publikacji, które zapowiadają. I komiks opowiada o Kali Rodriguez, która jest po pierwsze kobietą, po drugie jest latynoską i jest tutaj wymyśloną postacią, ale jest taką sumą wielu różnych dziewczyn, kobiet, które w kosmosie już się znalazły albo na rzecz eksploracji kosmosu pracowały. Także mówię o tym, że to jest projekt, ponieważ komiks jest uzupełniony o kody QR i kody XR, które można sobie zeskanować i obejrzeć. Nowocześnie. Właśnie, mamy rozszerzoną rzeczywistość i możemy sobie zobaczyć na przykład skafander astronauty, możemy sobie zobaczyć wnętrze statku kosmicznego, jest to wymyślona postać, wymyślona historia o bazie na Księżycu, bo futurystycznie myślimy sobie o tym, że kiedyś na Księżycu wybudujemy bazę i w ogóle będziemy trochę więcej podróżować, już może nie rozwijając tego tematu szerzej. Można wejść do tej bazy, można po tej bazie spacerować. I to jest taka publikacja dla raczej młodszych czytelników, ale w związku z tym, że jest w języku obcym i że świetne tam są postaci rodziców bardzo wspierających w różnych trudnych sytuacjach i właśnie takich trochę objaśniających świat, ale przede wszystkim będących cały czas przy tej dziewczynie, bo to nie jest tak, że ona wylądowała na Księżycu, po prostu odnosiła sukces za sukcesem w swoim życiu, ale też opowiada opowiada o jej porażkach, o trudnościach w szkole, tym, w jaki sposób rodzice ją w tym wspierali i opowiada o tym, że dziewczyny też mogą konstruować na przykład roboty, ponieważ Kali skonstruowała robota, któremu nadała imię po swoim tacie, też nie bez przyczyny, też nie chcę spoilerować za dużo, bo warto sobie pooglądać. Jest mnóstwo filmów,
Właśnie również z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej chociażby. Wow. A kto na przykład zagląda na mojego Facebooka, to wie, że uwielbiam panie, które są na stacji kosmicznej i czytają książki. Brawo. Właśnie. I sięgając już szerzej, nie przedłużając tego tematu, NASA przygotowało całą stronę dotyczącą kobiet. Świetny projekt. Moja ulubiona część w tym komiksie to taki kod, dzięki któremu można zeskanować skafander astronauty i tego astronautę postawić sobie na przykład u siebie w pokoju i on macha. Jest świetne, świetne do zabawy, ale też mnóstwo bardzo cennych informacji na temat tego, jak wielką moc ma umysł człowieka i właśnie ta chęć uczenia super się nowych moc. Rzeczy, zdobywania. Super moc. Czekaj, Kasiu, czekaj, jak to? Mogę sobie zrobić kosmonautę w swoim pokoju? Znaczy to jeszcze kosmonautkę i to... No, jakby to ująć, tego nie wiedziałam. Normalnie jestem w szoku. To muszę tak bardziej pokazać, bo jakoś już przyjęłam do wiadomości, że mogę mieć kosmonautkę w pokoju, ale jeszcze nie wiem, jak to zrobić, więc jeszcze muszę mieć instrukcję dokładną. Czyli wchodzę na tę stronę NASA i szukam tam czegoś o kobietach. Tak, nasa.gov/women. Wow. O, ja wrzucę te informacje i do tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej. Do tej pory wrzucałam tylko linki do książek, to jeszcze powrzucam trochę linków do internetów. Do nas. Do nas. To do co? Ty, Karina, chciałaś? Znowu, tak, ale będę miała trzecią szansę. Tutaj trzecie nie przepuszczę, no, nie wiem dajesz. Co. Słuchajcie, to jest książka, którą uważam, trochę mi tutaj błyszczy za bardzo. Mamo, to jest... mamo. Tak. I teraz dlaczego akurat ją wzięłam? No przede wszystkim dlatego, że tutaj są szarzy panowie, którzy po prostu zabierają coś innym ludziom i uważają, że to jest dla nich po prostu świetne, a tak naprawdę bez tego, co by zabierali ludziom, nie potrafiliby żyć. I mała dziewczynka, która tak naprawdę pojawiła się w miejscowości i zupełnie inaczej myśli, zupełnie inaczej działa, ratuje, ale ratuje tym, co potrafi najlepiej, bo jeżeli właśnie mówimy o takich właśnie supermocach i tak dalej, to ja taką supermocą akurat Momo było słuchanie. Naprawdę słuchać potrafi bardzo niewielu ludzi, a sposób, w jaki Momo to robiła, był absolutnie jedyny w swoim rodzaju. I moje ulubione zdanie, Momo potrafiła słuchać tak, że głupcom przychodziły do głowy bardzo mądre myśli. I to wcale nie dlatego, że coś powiedziała lub zapytała o coś, co naprowadziło rozmówcę na takie myśli. Nie, ona tylko siedziała i po prostu słuchała z całą uwagą i zainteresowaniem. Patrzyła przy tym na rozmówcę swymi dużymi, ciemnymi oczami, a wtedy on czuł, jak nagle pojawiają się w jego głowie myśli, których nigdy by nie posądzał o to, że w niej siedzą. I o tym takim słuchaniu właśnie w dzisiejszym czasie. Oczywiście to jest też książka, którą polecam wszystkim tym, którzy chcą z dziećmi przepracować temat konsumpcji. Tam szary pan próbuje na przykład przekonać Momo, że jak będzie miała taką lalkę i do tej lalki sobie dokupi ubranka czy jakieś inne sprzęty. To będzie szczęśliwsza. Wiesz, mówię tam ileś tych rzeczy, wyciąga. Momo tylko tak patrzy i mówi, ale ona mi się tak nie podoba, ja wolę swoich przyjaciół. Świetna książka chyba też na popandemiczne czasy i tutaj być może ta bohaterka nie jest taka oczywista, nie wiem, czy od razu bym ją nazwała Supergirl, ale wzięłam ją trochę z przekory, żeby pokazać, że tak naprawdę zwykłe słuchanie, zwykłe bycie wrażliwym, zwykłe istnienie w świecie i posiadanie przyjaciół, to jest chyba największa supermoc, jaką można mieć. A przy tym jest to książka bardzo spokojna, bo przecież napisana ile lat temu, nie wiem, czy użyłam jak ND pisał, musiałam sprawdzić. W każdym razie warto do tego sięgnąć i zastanowić się nad tym, czy coś się tak naprawdę od tamtych czasów zmieniło. No i kończy się optymistycznie, co w kontekście tego, co się teraz dzieje na świecie, jest ważne, że nawet szarzy panowie, których jest bardzo dużo i tak naprawdę kontrolują wszystko, nie dają rady małej dziewczynce, która potrafi słuchać. I to jest takie moje przesłanie na dzień dzisiejszy. A mogę dodać jeszcze jej książkę, bo tak mi się skojarzyło. Trochę nie wiem, którędy poszły moje myśli, że mi przyszła do głowy. Ale też taką książką, którą ja uwielbiam, która jest bardzo taka dziewczynkowa, w niedziewczynkowym wymiarze, tak bym to powiedziała, to jest Córka czarownic Doroty Terakowskiej.
I ja absolutnie kocham tą książkę i każę moim uczniom ją czytać zawsze. Ale chyba ją lubią, nie? To nie jest taka lubią, para. Lubią, chociaż ona już troszkę jest wymagająca, jeśli chodzi o język, bo ona nie jest taka szybka. Ale to jest przepiękna opowieść o dojrzewaniu i dochodzeniu do tego, czym jest władza, ale właśnie główną bohaterką jest dziewczynka, która ma tak naprawdę dużo takich stereotypowo męskich cech. To znaczy ona jest pewna siebie, ona jest przekonana o tym, że jest świetnie stworzona do roli, którą ma pełnić, a brakuje jej właśnie wrażliwości, uważności na drugiego człowieka i tego ma się nauczyć, żeby być dobrym władcą. A uczą ją tego czarownice, ponieważ żyje w królestwie, które jest podbite przez najeźdźców i te czarownice są ostatnią szansą na nauczenie ją różnych rzeczy, właśnie żeby mogła też tych najeźdźców się pozbyć. I ja uwielbiam właśnie tą opowieść o tym, co to znaczy być dobrym władcą, co to znaczy być w ogóle dobrym człowiekiem tak naprawdę, bo to trochę jest o tym i co tak naprawdę w życiu jest ważne. I chyba też czego się można nauczyć, a co trzeba zrobić samemu, nie? Jaką drogę przejść? I że każdy z nas ma jakieś swoje predyspozycje i może nad sobą pracować. Ale też fantastyczne jest właśnie to, co ty mówiłaś, znaczy, że dzieciaki to lubią i niezależnie chłopcy i dziewczynki łykają w większości bez problemu, no bo jest wszystko, co jest potrzebne. Czyli jest trochę taki wątek romansowy, ale jest też bardzo dużo wojaczki i jakieś intrygi, trochę magii. Także jest wszystko. Także jest każdy wszystko. Znajdzie tam coś dla siebie. Ja bardzo polecam, w ogóle bardzo polecam Dorotę Terakowską. To taka trochę, moim zdaniem, po macoszemu potraktowana polska. Tak, na przykład Władcę Lwowu, to tak a propos. Albo tam, gdzie spadają anioły. Tak, to jest o władzy i o też kondycji człowieka. Polecamy Dorotę Terakowską, bardzo mocno. Polecamy. To ja bym właściwie chętnie podjęła dyskusję z Kariną, jeżeli mogę, bo ty powiedziałeś, że największą supermocą jest coś tam. A ja wzięłam ze sobą dzisiaj taką książeczkę. I to jest bezczelna promocja, autopromocja, ale ta książeczka jest dostępna za darmo, więc dlatego sobie na to pozwalam. Czyli supermoc książek, poradnik upowszechniania czytania. Ale mi się to złożyło z różnymi rzeczami dzisiaj, to znaczy złożyło mi się z tym, że dla mnie jednoznacznie, jeżeli ktoś wypowiada wojnę, to znaczy, że jest osobą nieczytającą albo osobą super cyniczną, albo jedno i drugie. Mi się to szalenie łączy. I teraz też łączy mi się to w taki sposób, że społeczności, które czytają, są bardziej empatyczne, bardziej dialogiczne, potrafią słuchać tak jak Momo, potrafią właśnie budować sobie tą empatię i nie wypowiadają wojen albo nie dopuszczają do tego, żeby może jestem szalona, ale tak mi się to układa. I w związku z tym ta wojna dla mnie oznacza, że my oczywiście musimy jakby totalny zrobić wysiłek, żeby wspierać Ukraińców i różne ofiary tej wojny, a jednocześnie dla mnie to jest jakby jeszcze większy impuls do tego, żeby budować społeczeństwa, które wojen po prostu nie będą wypowiadały. Tak, żeby pracować przy źródle problemu, a nie tylko jakby, tak no wiadomo, przy tym, co taki kataklizm generuje. I ten poradniczek, to jest bardzo malutka książka, to jest właściwie zeszycik, on ma 32 strony. On się też jakby w jakiś sposób bardzo łączy z kobietami, dlatego że kobiety w Polsce dużo więcej czytają, to one są propagatorkami, my jesteśmy propagatorkami, no statystycznie w większym stopniu. Więcej wśród bibliotekarzy jest bibliotekarek, prawda? Więcej wśród nauczycieli jest nauczycielek, więc mamy taką bardzo, bardzo niesłychaną
super ważną rolę do zrealizowania, do spełnienia, a ta książeczka pomaga sobie zdać sprawę, jak ta rola jest ważna, co fajnego można zrobić. Myślę, że no mam nadzieję, takie głosy dostajemy, że ona gdzieś pomaga sobie tam to jakoś ułożyć, jeżeli kogoś by to zainteresowało, to w takim kontekście ją tutaj sprzedaję. Jest dostępna za darmo na stronie Fundacji Powszechnego Czytania fpc.org.pl. Jak tam się wejdzie na Supermocy, można ją ściągnąć. Są jeszcze inne. I gorąco zapraszam. I są bardzo fajne, bo oczywiście je czytałyśmy. A jeszcze a propos, to wydaje mi się, że też te osoby, które czytają, są odważne w tym, żeby mówić właśnie wojnie nie i w ogóle walczyć. Tak. Walczyć o to, żeby ten świat po prostu był dobry. Także zdecydowanie. Czytających. No to, tak. To jest to krytyczne myślenie, nie? To znaczy umiejętność tak. wyciągania wniosków i uczenia się nie na własnych doświadczeniach. I też utrzymywania, to co jest w teorii umysłu, utrzymywania dwóch różnych zdań czy punktów widzenia w tym samym czasie w głowie. Tego się trzeba nauczyć, tak? Czyli trzeba rozszerzyć swoją właśnie tą pamięć, a to nie jest aż takie proste i właściwie tylko czytanie, czyli jakby w tym momencie trzeba o tym myśleć, co się myśli i pamiętać coś poprzedniego, co na przykład sam obraz nigdy nie da, więc to jest niesamowite. Wiesz, też są ciekawe na przykład takie badania wokół tego, że ludzie czytający się bardziej angażują, to jest właściwie bardzo paradoksalnie, bo czytanie jest taką czynnością prywatną, intymną, siedzimy samemu z tą książką, czytamy, właściwie można by powiedzieć, że to, można by mieć pokusę, żeby powiedzieć, że to jest taka czynność introwertyczna albo na przykład egoistyczna, tak, że robisz to dla siebie, a na koniec ma to taką moc, że ludzie czytający faktycznie, no badania udowodniły, że są bardziej aktywnymi obywatelami, którzy się bardziej społecznie udzielają i bardziej biorą udział w życiu, społeczności swoich lokalnych udzielają się, więc po prostu jakby budują oddolnie tak życie, powiedzmy, tak demokratycznych społeczeństw zaangażowanych w to, żeby było bardziej się otwierają. Lepiej. Tak. Na drugiego człowieka. Pamiętam też, były badania w Polsce, gdzie była jedna klasa czytająca i jedna klasa nieczytająca. I porównywano to tylko przez, nie wiem, 2 miesiące, 3. W jednej czytano codziennie, w drugiej nie czytano. Czyli była to normalna klasa, ta druga była tą, w której czytano. I co się okazało? Już po tych 2 miesiącach takiego systematycznego czytania, czegokolwiek tak naprawdę, tam chyba bajki były czytane, dzieci, atmosfera w klasie była dużo lepsza, dzieci się lepiej wypowiadały, były dla siebie milsze, sympatyczniejsze, było dużo takich rzeczy, których nikt by się nie spodziewał, że to może być efekt. Już nie mówiąc o myśleniu przyczynowo-skutkowym, o tym, jak się motywowały do nauki i tak dalej, a to były twardsze rzeczy, a to było niesamowite. Ale powiem wam, to tak sobie dorzucę kamyczek do ogródka. No bo jednak jeśli czytanie jest czynnością introwertyczną, to co się dzieje po przeczytaniu książki, szczególnie takiej, która nam się spodoba, jest wybitnie ekstrawertyczne. Po prostu ten zalew dopaminy i te radochy takiej wewnętrznej, że człowiek nie zmieści tego w sobie, on się musi tym podzielić. I myślę, że to nasze spotkanie tutaj to jest właśnie najlepszy dowód na to, że to trzeba po prostu podać wyrzucić ale też wciskacie wszystkim innym? Właśnie, słuchaj, to jest super książka, weź to tutaj. Koniecznie. Tak. Okej, ale to się bardzo cieszę, znaczy, że nie ten, że dobrze, że was mam. Nie jesteś w tym sama. Nie, już myślałam, że właśnie jestem dziwna. Tego. Karino, jeszcze jedna książka. Tak, jeszcze jedna, dwie oczywiście, bo nie mogłam się na jednej. Było coś dla młodszych, dla nieco starszych, a to chcę pokazać. Znaczy nie wiem, powinnam to pokazać, jakby to jest, nie, ta jest pierwsza część, ta jest druga. I polecam wam Elżbietę Herezińską. Nie wiem, czy czytałyście i czy lubicie w ogóle powieści historyczne. Ja osobiście nienawidziłam powieści historycznych i bardzo przepraszam, ale osobą, która mnie do tego zniechęciła, był Henryk Sienkiewicz. Ja wiem, że on jest bardzo ulubiony i uwielbiany. Ja cię bardzo przepraszam, Krzysiu, ale po prostu ledwo co to trawiłam i w ogóle nic z tej historii. Lubiłam historię jako taką, ale zawsze mi się wydawała pasmem właśnie różnego rodzaju wojen, dat do zapamiętania i tak dalej. Elżbieta Herezińska zrobiła super rzecz. Oczywiście oprócz innych jej książek, te dwie opisują
No właśnie, opisują te kobiety, gdzie później jak się oglądało te wszystkie takie drzewa genealogiczne królów polskich i tak dalej, to tam były jakieś, no i były jakieś dziewczynki, tak? I były, one zazwyczaj nie miały nawet swojego imienia, no bo któż by się tam nimi przejmował, one czasami stawały się właśnie żonami tego czy owego. I tu akurat właśnie Harda, to jest Świętosława, która była żoną, znaczy żoną, siostrą Bolesława Chrobrego i miała bardzo ciekawą historię, bo zasiadała na wielu tronach, nie tylko właśnie od Rusi, a tak a propos, i później Skandynawii, więc coś niesamowitego i dobrze napisana rzecz, dlatego że i dlatego polecam ją już takim dziewczynkom trochę starszym, ale myślę, że spokojnie, bo taka dziewczyna, która to czytała, to moja chrzestnica, ona ma w tej chwili 14-15 lat i to jest super, to jest spoko. I pokochałam przez Elżbietę Herezińską w ogóle polską historię, bo nagle ta historia przez kobiety, które ona świetnie pokazuje, pięknie tworzy i wspaniale buduje i nagle się okazuje, że to nie jest tak, że tę historię tworzyli tylko mężczyźni i to nie jest jej wymysł, ponieważ robi świetny research i pokazuje, że żeby coś nastąpiło, to jednak musiał być jakiś element, gdzie właśnie występowały jakieś tam czynniki, a tymi czynnikami bardzo często te kobiety były. Więc z tego się robi wspaniała historia. A ja nie zaczęłam czytać od Hardej czy od Królowej, bo jak można się domyśleć, tu jest właśnie Świętosława młodsza, tu już taka bardziej ostygła, już ma swoje dzieci i tak dalej. I już ostygła. Potrafi grać w świecie, tak? Już, że tak powiem, jest na innym. To myślenie krytyczne, to o którym mówiłaś, już wprowadziła tak mocno, a tu ją po prostu jeszcze w tej nosiło na lewo i na prawo i ten dynamizm był niesamowity. To jest jakby cała twórczość Elżbiety Herezińskiej. Tu pokazuje tylko to, bo tu jest akurat o tej kobiecie, o której tak naprawdę nie wiemy nic. I oczywiście, że Bolesław Chrobry był świetnym królem, wspaniałym i dużo mu zawdzięczamy i jest jakąś częścią naszej historii, ale równie mocną częścią tej historii i należy przywrócić to miejsce dla niej jest właśnie jego siostra, dzięki której wszelkiego rodzaju alianse polityczno-geograficzne się w ogóle udały. Są to książki zazwyczaj bardzo grube i może na początek kogoś to przerazi, ale muszę powiedzieć, że szybko idzie, bardzo szybko idzie i można zarwać niestety noc, ale warto. Warto, warto. No ja podjęłam próbę, ale jakoś akurat może nie zaczęłam od złego tomu, nie zaczęłam od Hardej, tylko od czegoś innego. Natomiast czytałam młodszą będąc, tak to ujmijmy, niejako Jadwigę Żylińską i uwielbiałam jej książki. Mhm. O, akurat nie nam się pojawił czytelnik. Tak, czytelnik. Nie wiem, czy widzicie. Widzimy, widzimy. Wybiera książki. Czytelnik tak, wybiera tak. Książkę, bo właśnie skończył i tak, i czegoś mu brakuje. To czy ja mogę też jeszcze do historycznych książek, tylko takiej troszeczkę nowszej historii, z czasów PRL-u, Cyfro dziewczyny Karoliny Wasielewskiej. To jest o pionierkach polskiej informatyki, kobietach informatyczkach. Wow, super. Matyka, jesteś dobra, naprawdę. I powiem wam, że to jest w ogóle niesamowity klimat, bo po pierwsze pokazuje kobiety, które bardzo wiele dla polskiej informatyki zrobiły, programistek. Zresztą jeżeli, bo głośno było o ukrytych działaniach, nie? O dziewczynach, które, uwaga, znowu NASA programowały dla nas, ale dobra, zostawmy ten temat. Wróćmy do Polski. Tutaj jest mowa o polskich pierwszych komputerach. Jest mowa o tym, jak te komputery wyglądały, jak wyglądało programowanie, jakby produkowanie tych kart perforowanych. W ogóle niesamowity klimat. Warto przeczytać nie tylko dla tych kobiet, które się tam pojawiają, ale też dla tego klimatu, który tam panował, wiecie, bo to jednak to były specyficzne czasy i trochę tak, jak sobie pomyślę, trochę zaprzepaszczone szanse i... Ale też fajnie o tym pomyśleć, jak to wyglądało kiedyś i zderzyć sobie z tym, co mamy teraz pod ręką, nie? Czyli mamy książki w telefonie, mamy rozszerzoną rzeczywistość w telefonie.
dużo rzeczy się zadziało w międzyczasie. I tam, jeżeli pozwolicie na cytat, bo ja specjalnie tą książkę przewertowałam, żeby go odnaleźć, bo pamiętałam taką krótką wypowiedź, bo to też jest ważne. Jednej, właściwie dziewczyny, o której się mówi, że prawdopodobnie pierwszej polskiej informatyczki, programistki, Jowity Koncewicz. No, nawet tak się zaczyna ten cytat. Choć prawdopodobnie była pierwszą programistką w historii naszego kraju, na sieci się nie zna i nie czuje potrzeby, żeby to zmieniać. Jako źródło wiedzy ceni gazety i książki, które nałogowo pochłania. Brawo. Nie rozumiemy, dlaczego to był ten wątek. No nie mogłam sobie odmówić. Nie wiem, nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś. Ja mam jeszcze na koniec jeszcze jedną wrzutę. Taką. To dawaj. Dajesz. Tak? Bo ja jeszcze chciałam wspomnieć o bardzo starej książce, pochodzącej z czasów, kiedy jakby zupełnie inny był, że tak powiem, status może kobiet, może tak to trzeba ująć, a mianowicie Dumie i uprzedzeniu. Okay. Książce, którą wielbię i której no, książka jest sprzed ponad 200 lat, autorstwa Jane Austen, jak wiemy. Natomiast jej główna bohaterka jest po prostu totalnie nowoczesną kobietą, która jest przeinteligentna, mega oczytana, totalnie, no okej, okay, jest to historia miłosna, tak, ale ten powiedzmy mężczyzna, który się w niej zakochuje, zakochuje się w niej dla jej inteligencji, nie dla jej czegoś innego. I dla fine eyes, okej. Okay. No fine eyes, okej, okay, ale okay. Ona w zasadzie, wybaczmy mu to, ona jednak jest przeinteligentna, już nie mówiąc o tym, że na koniec dowiadujemy się, że jednak trochę rządziła w tym domu. Mm-hmm. I to jest moja wrzuta na koniec. Kocham tę książkę nie od dziś. I też wielokrotnie się ją czyta i za każdym razem więcej smaków można odkryć i to tak. Jest prawda. I właściwie każda książka Jane Austen, chociaż faktycznie Duma i uprzedzenie to jest ta najlepsza, ta wymiatająca. Tak, tak. No jakby... Wiesz, no różne są te jej książki. Ta jest, myślę, że w takim temacie, wiesz, jednak współczesnym i tego, wiesz, o czym mówiłyśmy. Jest tak, na pierwszym miejscu. Jest jednak bardzo mocną pozycją. Uwielbiam to, jak ona, wiesz, ma dystans do samej siebie. Jak się nabija z różnych ludzi wokół siebie, jak cudownie naigrywa się z ludzi władzy, jak się tym nie przejmuje. Tam jest masę takich też wzorów, postaw, tak, że ona jest właśnie kobietą odważną i że jak ktoś jej mówi, że właściwie się tam nie odzywa, bo nie potrafi small talku uprawiać, a ona właśnie wtedy gra na fortepianie i mówi na to, no ja gram na tym instrumencie słabo, ale zawsze uważam, że to jest moja wina, bo mi się nie chciało ćwiczyć. więc jest tak, jest do naśladowania częściowo. Jest, jak najbardziej. Ale oczywiście my pozdrawiamy wszystkich facetów, bo jak będzie... Oczywiście. Mówimy o facetach. Niech też czytają. Jasna sprawa. Cudownych facetów. Pozdrawiamy. Tak. Mhm.